Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy od urokliwego zakątka, położonego w pobliżu Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich w Dolinie Rzeki Mrogi w gminie Dmosin. Odwiedzamy wyjątkową sadowniczkę Grażynę Wiatr. Dokładnie 10 lat temu burza z gradobiciem zdziesiątkowała jej sad. Owoce nie nadawały się na eksport. Sadowniczka stwierdziła wtedy, że z jednej partii jabłek próbnie wytłoczy sok. A ten okazał się rynkowym hitem. I tak zaczęła się jej sokowa pasja, która trwa do dziś. Sadownicza pasja w Pani rodzinie jest już od wielu lat. Tak. U nas sadownictwem zajmowali się moi dziadkowie, u męża również dziadkowie, rodzice. To z pokolenia na pokolenie. Co prawda mój mąż nie pochodzi z tego rejonu, tylko z rejonu Paradyża, Opoczno, ale poznaliśmy się i po prostu razem kontynuujemy pasję sadowniczą. Ale Pani jest w rodzinie pionierką, jeśli chodzi o soki. I wiem, tutaj rozmawiałyśmy, że ta historia rozpoczęcia tej kariery sokowej była bardzo trudna. Znaczy, trudno powiedzieć, to była kariera. To było takie szczęście w nieszczęściu, że grad zbił nam sad 10 lat temu, więc trzeba było coś zrobić z owocami, które były po prostu piękne, tylko uszkodzone. Nie nadawały się na eksport, bo tak to zawsze eksportowaliśmy, więc trzeba było coś z tym zrobić. Postanowiliśmy na próbę przetłoczyć, no i zorientować się, jak klient będzie reagował w ogóle, konsument, czy będzie chciał pić soki mętne, bo wiadomo, że 10 lat temu to takie było troszeczkę nie do końca. Smakowało, ale nie miało wyglądu. Jakie soki powstały najpierw? Najpierw powstał tradycyjny jabłkowy sok, no bo mieliśmy tego jabłka bardzo dużo, surowca właśnie, a później klienci sami jak gdyby podpowiadali, że chcieliby na przykład z gruszką, z miętą i tak pomału zaczęliśmy wchodzić w różne walory smakowe, bym tak powiedziała. Pani zajmuje się komponowaniem smaków? Komponowaniem smaków zajmuje się cała rodzina, a nawet i sugestiami nasi klienci, bo oni sugerują, podpowiadają. Niekiedy na zasadzie takiego mówię, a chciałbym na przykład mieć, napić się soku, jabłko z werbeną cytrynową. I było to dla nas takie trochę wyzwanie, no bo to wiadomo, jest to zioło, no ale udało się zrobić. Ale słyszałam, że najważniejszą testerką jest wnuczka. Tak. Wnuczka jest i wnuczek. Po prostu mają, jak to małe dzieci, kubki smakowe dosyć dobre, więc potrafią powiedzieć, że dany sok jest bardzo dobry, ale lepiej by było, gdyby na przykład było więcej jabłka w tym soku. Grażyna Wiatr podkreśla, że tłoczone soki to witaminy zaklęte w butelce. Wlewa w nie całe swoje serce. Tylko tyle i aż tyle. A jaka to jest odmiana? To są szampiony. To jest takie bardzo dobre jabłuszko. Cały czas pachnie. Jasne. Tak. Pięknie pachnie, nie ciemnieje. To jest dobre jabłko na soki? Bardzo dobre. Produkty z Kałęczewskiej Tłoczni posiadają urzędowe oznaczenie produktów spożywczych wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców. Produkt polski. To właśnie tutaj powstają Pani soki? Tak. Tutaj jest tłocznia maleńka, ale spełniająca wszystkie wymogi. Tutaj tłoczymy właśnie jabłuszko. Następnie dodajemy różne inne smaki, owocowe, warzywne i ziołowe. Tłocznia pracuje cały rok? Z małymi przerwami, ale pracuje. Ile teraz Państwo macie tutaj smaków? W tej chwili mamy przeszło 50 smaków różnych. Bo oczywiście do każdego z soków, do każdego smaku dobiera Pani odmiany jabłek. Tak, no nie wszystkie na przykład warzywa nadają się z daną odmianą jabłka. Także samo czy malina, truskawka. Jednak te odmiany jabłek powinny być sprecyzowane. Ile Pani soków zostało nagrodzonych? Powiedzmy o tych sukcesach. No troszkę mamy tych nagród, ale to jest jak gdyby takie odzwierciedleniem naszej pasji, pracy. A sok z kwiatu bzu?
jest najbardziej docenionym sokiem, po soku jabłkowym, z tego względu, że zdobył 3 złote medale i Grand Prix między innymi też w Toruniu. Była to taka troszeczkę droga przez mękę, bo nikt nie chciał nam wierzyć, że my tłoczymy z kwiatu, ale jednak później się okazało, że jest to możliwe, jeżeli to się zrobi tak, jak powinno być. Wiadomo, że kwiat bzu musi być zerwany rano z rosą, pełnik już kwitnie, a nie przekwitnie i od razu raniusieńko na tłoczenie właśnie tutaj. Z kwiatów bzu wychodzi bardzo mało soku, ale jest to zupełnie nieporównywalne, co kwiat zaparza. Kupując produkty krajowego pochodzenia z oznaczeniem Produkt Polski, wspieramy przedsiębiorców, rolników i firmy działające na terenie Polski oraz budżety samorządów, a także dajemy wyraz nowoczesnego patriotyzmu.